Wierni widzowie pamiętają zapewne poprzedni program i to, co mówili elektronicy z tak zwanej Polskiej Doliny Krzemowej w Dzierżoniowskiej Diorze. Przypomnijmy jednak, co i z jaką pasją mówili ludzie przed miesiącem. Powstaliśmy zaraz po wojnie, mamy doświadczenie, mamy niesamowitą ilość wykształconych ludzi, elektroników, menadżerów, którzy mogą tutaj zrobić drugą Dolinę Krzemową, taką jaka jest w Stanach Zjednoczonych. Pani tutaj tą szczoteczką do zębów tak dzwoni. Ile siedzicie bez pracy państwo? 8 godzin. 8 godzin tak siedzicie bez, tak. Bez pracy? Bez pracy. 8 godzin tak przesiedzieć można. Można się powiesić z tego wszystkiego. Ja tutaj mam listę osób, które zostaną zwolnione. To jest ponad 600 osób. 650 osób. W zeszłym roku te koleżanki były zwolnione. Tracą zasiłek. Z czego żyć? Czego popłacać? Nas się nikt nie będzie pytał, za co mamy zapłacić mieszkanie, za co damy dzieciom jeść. A nas jak zwolnią, to co? To najlepiej nas chyba powybijać wszystkich. Jak nas, zakłady nasze są niepotrzebne, my jesteśmy niepotrzebni, to po co my w ogóle żyjemy? Ten zakład dorośl razem z nami. Polacy nadchodzą. Czyżby kraj Haiti? Czyżby kraj sprzętu Haiti? I jest test czołowych firm światowych, pani redaktor, pokazujący, gdzie Diora stoi w porównaniu z sprzętem zachodnim. I gdzie Diora stoi? Proszę, nie powie bardzo mi pan, że Diora jest lepsza od zachodnich firm. Ja nie powiem, ale tu są zdjęcia pokazujące test takiego wytwórcy jak JVC japoński, jak Technics, jak Aiwa, jak Grundig zachodnio-niemiecki. I na szczycie jest Diora. Pan zna opinię całej Polski, znam, że polska elektronika jest zapóźniona. Jeżeli mówimy o zapóźnieniu, to nie byłoby tego wyrobu. Jeżeli mówimy o zapóźnieniu, nie byłoby eksportu. Proszę panią, ten zakład ma puste magazyny. Nie dlatego, że nie produkuje, bo nie ma zbytu. Nie produkuje, bo nie ma pieniędzy na odtworzenie produkcji, a klienci są. Jest porównanie firmy Grundig z firmą Diora. Kto to porównywał? Zachodnio-niemiecka firma testująca, niezależna, która podaje to na łamach tego dziennika. I proszę przykład tabeli, jest Diora i co tu pisze? Na samym końcu podsumowanie. Zaliczona do szpicen klasy. Czyli do najwyższej klasy. Tak jest, w tej grupie cenowej, w tej grupie parametrów. Tu są porównania parametrów. Możliwości ze strony klienta, czyli sposób podłączenia możliwości i funkcji. To jest dokument, to nie jest wydumane. Żeby ale to byście pewnie dalej zapłacili, żeby was tu... Nie, proszę panią, nie jest niezależny, tu zapłacić. Ja w to nieprawda mówiąc nie wierzę. Żeby dalej, aktualny katalog z 95 roku firmy Konrad Electronic, która w ramach kontraktu kupuje te zestawy zbiorów. Tak, my robujemy, która... właśnie produkujemy dla Konrada. W tej chwili robimy bardzo dużo właśnie... A co to jest Konrad? To jest firma właśnie niemiecka. Niemiecka i wy dla niej produkujecie? Tak, my dla niej produkujemy. Z własnym logo, czyli z oznaczeniem Diora, nie Konrad Elektronik. I żeby to udokumentować, ten katalog zaczyna się w klasie sprzętu Haiti, prawda, od wyrobu. Ładny i mocny. Czy ja tak dobrze jest czytam po mocny niemiecku? Mocny, czyli duża moc wyjściowa. Tak. Zestaw o dużej mocy muzycznej. I mamy napisane Diora, rzeczywiście, Hi-Fi Concept 500. I następny wyrób, który będzie w sprzedaży od maja w firmie Konrad Electronic, od maja tego roku. 95. Procesor dźwiękowy. Do tego zestawu również. Żeby to nie było powiedziane, że wybieramy tylko jedną firmę i tylko jedna firma, ma pani następny katalog firmy Felkner. Nie kto inny, tylko pan premier Bielecki za swoich rządów powiedział, że Polsce elektronika jest niepotrzebna. Nie. Jeżeli pan Balcerowicz z dnia na dzień wprowadza oprocentowanie z 3 na 80%, to świadczy o czymś. Mówi pani, że jesteśmy zadłużeni. A te szwajcarskie maszyny, które były, które zainwestował zakład, postawił i miały produkować, stoją teraz bezczynnie. Dlaczego? Mogą dalej produkować, bo nie mamy pieniędzy na zakup materiałów do produkcji. Jak ktoś jest zadłużony, to mu bank nie da. Na świecie tak jest. Jak się można rządzić, jeżeli kredyt bankowy jest na 42%? I biorąc 130 miliardów kredytu, bo tak się mówi, że Diora została, 65 miliardów oddaje. Uważam, że są to celowe działania. Ale to jest spiskowa teoria dziejów. To nie jest spiskowa teoria dziejów. Bo jak można na przykład firmie, która w ubiegłym roku dała 100 miliardów złotych dla Skarbu Państwa, upadek tej firmy będzie kosztował ministerstwo pana Millera około 40 miliardów złotych. Upadek na rynku Diory. Upadek, tak. Diory.
Jak można tę firmę skazywać na niepowodzenie? Przecież to nie Diora tylko, cała elektronika leży. Więc tu musi być błąd jakiś strategiczny w rządzie, nie że myśmy sobie tylko padli. Proszę spytać po Polsce, co się dzieje, dlaczego tak się dzieje? Mówi się o godności, a gdzie tu jest godność ludzka? Tu nie ma godności ludzkiej. To jest tylko płacz, nic więcej. Tyle mamy z demokracji, płaczu. I co? Co z tego mamy? Żadnej godności. Mówi się dużo o godności, ale tej godności u nas nie ma. Nikt nie szanuje ludzi. Dajcie nam szansę i równą konkurencję. A jeżeli tak będziemy robić w naszym kraju, to niedługo wszyscy będą kelnerami. U Greków, ja nie wiem gdzie. No, do czego to dochodzi? Polak jest Polakiem, tu mamy tysiącletnie państwo i tu musimy istnieć. Proszę Państwa, te słowa poruszyły nie tylko Państwa widzów, czego dali wyraz w licznych listach, ale jak miałam nadzieję, także tych, od których zależy tak zwana polityka przemysłowa kraju. Gdybyśmy w marcu w Diorze, sytuacja była z serii takiej, być albo nie być. Władza powiedziała być dla Diory, Diora nie upadła. Nie wiem, czy przekonała władzę, argumentacja panów z Diory przekazana w programie, czy też były inne względy? I przekonała i argumentacja, przekonał wyrób i przekonała również nasza strategia utrzymania tej firmy i rozwoju tej firmy. I jako przykładem tego może być wyrób, który jest w tym katalogu prezentowany, że będzie w sprzedaży na rynku RFN-owskim w maju tego roku, czyli za miesiąc. Państwu, którzy nie oto programu. Przykład, ja przywiozłem już ten wyrób z pierwszego wejścia. To były pieniądze potrzebne na uruchomienie tego, na czyli, zakupy celowe. Czyli dzięki programowi, dzięki temu, co tutaj powiedzieliście tak dynamicznie, z taką ekspresją, rząd przyznał wam pieniądze, czyli to znaczy niejako nie wyciągnęliście pieniądze. Nie wyciągnęliśmy. Uzyskaliśmy pożyczkę zwrotną. Zrobił to minister finansów, to znaczy dał wam tę pożyczkę, natomiast impuls po programie wyszedł z Agencji Rozwoju Przemysłu. Czy to znaczy, że ten program przekonał? To znaczy trzeba było jednak na antenie krajowej pokazać argumenty Diory, żebyście państwo wygrzebali te pieniądze, wysupłali. Agencja ze środków własnych udzieliła pożyczki zwrotnej Diorze na uruchomienie od nowa produkcji. Przy czym motywowane było to tym, iż agencja od wielu lat współpracuje z Diorą, jest jednym z wierzycieli Diory. Oczywiście bardzo skomplikowało całą sprawę to, że Diora jest w trakcie bankowego postępowania ugodowego, inaczej mówiąc, ona musi spłacać w tej chwili swoje zobowiązania z przeszłości. I całe negocjacje trwały między innymi tak długo, dlatego że chodziło o to, by maksymalna część tej kwoty pożyczki, którą udzieliliśmy Diorze, była przeznaczona na wznowienie produkcji, a nie na spłatę przeszłych zobowiązań. Trzeba tutaj powiedzieć, że niektórzy z wierzycieli, łącznie z agencją i Skarbem Państwa, poszli na daleko idące koncesje na rzecz Diory. Ja chcę podziękować Agencji Rozwoju Przemysłu, że potrafiła zmienić swoją poprzednią negatywną decyzję, prawda? Bo tak jak w poprzednim programie powiedziałem, że decyzja była negatywna, a później została zmieniona. Też dzięki naciskom ministra Ścierskiego i ministra Markowskiego. Nie ma się co oszukiwać, prawda? I pana szkoda, że pana ministra szkoda, że nie ma, prawda? Drugi i raz. Pana wicepremiera Kołodki i wojewody Wałbrzyskiego, jak również posła Jedonia. Było szereg osób zaangażowanych w tą sprawę Diory i tej Doliny Krzemowej. Czy te pieniądze jednak uratują Diorę? Czy jesteście jednym kontraktem w stanie spłacić długi i egzystować, istnieć w ogóle? Panie redaktor, my reprezentujemy załogę i załoga powiedziała krótko. No ona nie pozwoli, żeby te pieniądze poszły na co innego niż na produkcję. Czyli tutaj ten piękny i silny będzie nadal silny. Diora się uratuje. To jest pożyczka do zwrotu i naszym zadaniem teraz jest nie zmarnować tej pożyczki, uruchomić produkcję, bo uruchomienie produkcji, sprzedaż tej produkcji da zysk i z tego zysku mamy te pieniądze oddać. I o to walczymy dalej. I oddacie. I oddamy. I bardzo dobrze. Proszę Państwa, to rzadka radość dla dziennikarza, który interweniuje w tak trudnej materii. Cieszmy się nią, zwłaszcza, że następna sprawa...